La meccanica delle emozioni. Już sam slogan reklamowy Alfy Romeo brzmi wyjątkowo. I uwierzcie mi, mamy tu do czynienia z naprawdę wyjątkowym autem. Oto Alfa Romeo Giulia Veloce z pakietem Turismo Internazionale w lakierze Rosso Competizione. Tak, Włosi potrafią w nazwy. Na pewno potrafią też wygląd. Włoska limuzyna w tym roku świętuje 5. rocznicę pojawienia się na rynku, a w odpowiedniej konfiguracji wciąż jest to linia, która zachwyca. Felgi wyjęte wprost z wersji Quadrifoglio, bardzo głęboka barwa lakieru i ogólne proporcje, które są znakomite. Lifting nie zmienił tak naprawdę niczego, dlatego to tym bardziej imponujące, że Alfa nadal wygląda świetnie. Zwróćcie choćby uwagę, jak świetnie koła wypełniają nadkola. Nasz egzemplarz wyposażono też w pakiet Veloce Carbon. Dostajemy w nim trochę dokładek z włókna węglowego. Konkretniej na grillu, lusterkach, progach i klapie bagażnika. Mniej wprawne oko może pomylić taką konfigurację z topową Giulią Q, a to na pewno duży komplement. Tak naprawdę jednak kuracja odmładzająca skupiła się na nowinkach technologicznych, choć pewnych dość oczywistych rzeczy nadal tu brakuje i na wnętrzu. Ekran systemu multimedialnego nadal ma przekątną 8,8 cala, ale od teraz jest też dotykowy. Nowy jest też sam system. Oparto go na widżetach i dość sprawnie możemy sobie po nim nawigować, choć miewa on niestety małe zacięcia. Zmieniono też materiały. W miejsce dość ordynarnego plastiku na konsoli środkowej, akurat w tym egzemplarzu mamy wykończenie włóknem węglowym, które sprawia świetne wrażenie. Ponadto selektor skrzyni biegów obito skórą. Minimalnie przemodelowano też kierownicę. To detale, które jednak dobrze wpływają na odbiór całości. Wnętrze po prostu zyskało jakościowo. Niestety, jak już wspomniałem, kilku rzeczy też brakuje. Fani nowych technologii będą kręcić nosem na nieobecność cyfrowych zegarów, choć klasyczne rozwiązanie proponowane przez Alfę jest bardzo estetyczne. Niestety, nie ma tu też wyświetlacza head-up. Dziwne jest również to, że przednie lampy to nadal jedynie biksenony, choć uczciwie trzeba przyznać, że strumień światła w nocy jest bardzo porządny. Mam również kilka uwag do samej ergonomii. O ile pozycja za kierownicą jest świetna, niska, o tyle samo wsiadanie jest mocno utrudnione, chyba poprzez położenie fotela w stosunku do słupka B. Dalej. Łopatki, o których pogadamy za chwilę, dość mocno utrudniają korzystanie z wajchy kierunkowskazów i wycieraczek. Ma się tu też wrażenie, że jest dość ciasno na szerokość. Na przykład jeśli nie będziemy trzymać lewej stopy na podnóżku, to panel drzwi będzie nas tu mocno uwierać. Podnóżek po stronie pasażera jest też pod dość sporym kątem, przez co aby usiąść wygodnie, trzeba mocno odsunąć fotel. To oczywiście wpływa na przestrzeń z tyłu. Nie ma jej za dużo, ale jak na tak ładną bryłę nadwozia, do przeżycia. Brakuje szczególnie miejsca na stopy, a wsiadanie i wysiadanie ponownie jest mało komfortowe. Kufer ma pojemność 480 litrów. Obiektywnie więc patrząc, trudno w tym segmencie wybrać akurat Giulię, jeśli nie ruszacie jej wygląd. Na szczęście Włosi mają jeszcze jednego asa w rękawie. Tak naprawdę wystarczy pierwszy skręt kierownicą, aby poczuć, że mamy tu do czynienia z czymś więcej niż kolejną, poprawną limuzyną. Układ kierowniczy jest super szybki i super precyzyjny, choć moim zdaniem też nieco za lekki, ale zapewnia ciekawe wrażenia z jazdy. W zakręcie czuć również, że świetnie zestrojono podwozie i napęd. Alfa w tej wersji ma napęd na 4 koła, ale zdecydowanie czuć, że większość mocy trafia na tył. Oczywiście nie ma tu mowy o nadsterownych poślizgach, bo nie da się tu wyłączyć ESP, ale zachowanie na limicie i neutralność to coś, co zrobiono świetnie. Doskonałe wrażenie robią również łopatki do zmiany biegów. Te ogromne aluminiowe płaty wyglądają jakby je żywcem wyjęto z Ferrari i jest to świetne. Sama praca skrzyni biegów jest również bardzo dobra. Wszystko odbywa się płynnie i szybko, a w trybie Dynamic po przełączeniu się na manualną zmianę biegów przy każdym przepięciu otrzymujemy takiego przyjemnego kopniaka w plecy. Zatem Giulia Veloce potrafi dać sporo frajdy. Jest w tym jednak pewien zgrzyt, a raczej klekot. No właśnie, Alfa Romeo Giulia Veloce to nie tylko 280-konna benzyna, ale też 210-konny diesel. I taką właśnie jednostkę mamy pod maską testowanego egzemplarza.
Parametry na papierze są w normie. 470 Nm momentu obrotowego, 6,8 sekundy do setki, maksymalnie 235 km na godzinę. Problem w tym, że silnik ten zupełnie nie przystaje do całej reszty odczuć z jazdy. Nie ma w nim niczego pociągającego, a kulturą pracy przypomina stare, rozklekotane wagowskie 1.9 TDI. Poważnie, podczas jazdy miejskiej zwyczajnie drażni, bo nie do końca tego oczekuje się po tak wyglądającym sedanie. Jasne, oddzięczy się za to dość niskim zużyciem paliwa. Na autostradzie będzie to 6,5 litra na setkę, w trasie nawet niecałe 5, zaś w mieście 8-9 litrów. Ale w tym nadwoziu nie ma to sensu. Wybierzcie 280-konną benzynę, która może nie jest najbardziej ekscytującym silnikiem na rynku, ale jest zwyczajnie po 100-kroć lepsza. Z pozostałych rzeczy. 8-biegowy automat ZF dobrze dogaduje się tu z jednostką. Działa sprawnie, szybko, choć zdarza mu się szarpnąć przy takich niższych, miejskich prędkościach. Trzeba się też przyzwyczaić do dużego opóźnienia przy starcie z miejsca. Wyciszenie jest sensowne, a komfort naprawdę bardzo dobry, szczególnie biorąc pod uwagę sportowe zestrojenie i duże felgi. Pora więc na ceny. Prezentowany egzemplarz wyceniono na przeszło 280 tysięcy złotych, co jest na pewno sporą kwotą. Wersja Veloce Ti z silnikiem 2.2 JTDM startuje od 245 tysięcy złotych, jednak jedyny słuszny wariant, czyli benzynowy, jest tańszy o 2000 zł. Tak naprawdę jednak cennik to jedna historia, a ceny transakcyjne u dealerów to drugie, co w przypadku włoskiej marki trzeba mieć na uwadze. Bazowa odmiana to koszt 141 900 zł. Warto też przypomnieć, że od tego roku Alfa Romeo oferuje 5-letnią gwarancję z limitem przebiegu do 200 000 km. Pomyślcie, ile razy dziennie widujecie konkurentów takiej Alfy. Audi, Mercedesy w szarych, nudnych kolorach. Prowadzone przez ważnych ludzi, dla których samochód to tylko kolejne narzędzie. Tutaj mamy coś więcej. Nie bez wyrzeczeń, ale jeśli lubisz samochody, lubisz je prowadzić, dziura jest kapitalna. Jedna uwaga. Nie z tym motorem. Dziękuję za obejrzenie testu. A jakie jest Wasze zdanie na temat poliftowej Giulii? Zachęcam do dyskusji w komentarzach. Będzie nam miło, jeśli zostaniecie naszym subskrybentem, a zostawienie kciuka w górę wpłynie pozytywnie na rozwój kanału. Pamiętajcie też, że na naszej stronie sprawdzicie dane techniczne i obejrzycie zdjęcia prezentowanej Alfy. Link w opisie. Do zobaczenia.